jeszcze gazetki papierowe na wszelki. Na wszelki wypadek. I pan sobie mam tutaj taką obszerną kieszeń. Ja sobie świetnie tu radzę, ale już zamykam okno, bo nam trochę świat zewnętrzny będzie przeszkadzał. Senator Marcin Bosacki, senator Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Nadzwyczajnej Komisji Senackiej, która będzie zajmowała się sprawą Pegasusa. To jest nasz pierwszy gość. Dzień dobry, już oficjalnie. Dzień dobry, panie redaktor. Pierwsze posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej w poniedziałek. Proszę nam powiedzieć, czy to będzie posiedzenie jawne, czy my będziemy mogli oglądać transmisję z tych posiedzeń? Tak, absolutnie. Aha. W poniedziałek na 14 zapraszam wszystkich, którzy chcą oglądać na pierwsze posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej Senatu do spraw zbadania inwigilacji Pegasusem, prawdopodobnie nielegalnej inwigilacji. Będziemy się łączyć z Kanadą, z ekspertami firmy czy Instytutu Badawczego Citizen Lab. Wykrył te właśnie łącza, panie senatorze? No, mamy nadzieję, że nikt ich nie zhakuje w tym czasie. Za to odpowiadają informatycy senaccy. Dzisiaj jeszcze będę z nimi rozmawiał, więc myślę, że dołożą wszelkich starań, żeby, no bo jakby tak się ktoś żeby wszystko podpiął, było to w porządku. To już po prostu skandal goni skandal. Może jeszcze będą inni eksperci, ale na pewno będą ci z Toronto, z Kanady. Mhm. Dobrze, ale jak rozumiem, my będziemy mogli oglądać to, nie wiem, w internecie, czy tak, telewizje tak też będą mogły transmitować? Oczywiście też, jeśli telewizje będą chętne. Czy to państwo znaczy wiadomo, to również? Które będą chętne, które nie. Natomiast wszystkie komisje senackie też są transmitowane na stronie Senatu. Dobrze, pierwsze posiedzenie, tak jak pan powiedział, w poniedziałek, eksperci Citizen Lab, którzy rozpoznali ataki na telefony senatora Brejzy, mecenasa Giertycha, pani prokurator Wrzosek. Proszę mi powiedzieć, skąd wiadomo, że to jest instytucja, która mówi nam, że takie ataki rzeczywiście miały miejsce? O to też chcemy oczywiście tych ekspertów pytać. Natomiast to jest Instytut Badawczy Uniwersytetu w Toronto, który należy do pierwszej dziesiątki, dwunastki najbardziej prestiżowych, najlepszych uniwersytetów na świecie. Jest najlepszym uniwersytetem w Kanadzie, zwanym kanadyjskim Harvardem. To są naukowcy, to są badacze, którzy nie są zależni od kogokolwiek i którzy zajmują się sprawą Pegasusa od 6 lat, bo od 2016 roku, kiedy pierwsze tego typu doniesienia o tak agresywnej de facto broni cybernetycznej zaczęły się przedostawać do najpierw właśnie specjalistów, a potem opinii publicznej, światowej. Mhm. No, ale to jest jeszcze drugie źródło. Potwierdzili te doniesienia o atakach na te trzy telefony w Polsce, na razie trzy, również eksperci Amnesty International, czyli wielkiej, międzynarodowej, z ogromną tradycją organizacji, która pomagała na przykład więźniom sumienia w Polsce w latach 80. No ale Citizen Lab tak bada sam z siebie te ataki, czy trzeba, nie wiem, złożyć wniosek, prośbę, proszę sprawdzić, czy mój telefon został zaatakowany? Ja wiem, że nie mogę tego sprawdzić, bo mam Androida, a da się zbadać tylko na produktach Apple'a, czyli ale to trzeba jest się do nich zgłosić, czy oni sami z siebie tak, to robią? Tak, z tego co ja wiem, to trzeba, oczywiście nie, no nie jest tak, że badają wszystkie telefony na świecie, tylko należy im, jest zresztą taka instrukcja w internecie, która mówi, co należy zrobić, żeby można było dane z telefonu historyczne dane z telefonu wysłać tym specjalistom i oni wtedy to badają, ale to dotyczy, jak mówię, tylko iPhone'ów. Nie da się tego zrobić z Androidami, które stanowią 90% używanych telefonów, także w Polsce. Komisja ma takie uprawnienia, żeby powiedzieć, czy zapytać, czy zawnioskować do Citizen Lab, żeby sprawdziło, czy jeszcze inne telefony w Polsce zostały zhakowane? Co ciekawe, mieliśmy
prośby o taką, przekazanie takiej prośby i zrobimy to w poniedziałek, również ze strony parlamentarzystów, również ze strony parlamentarzystów PiSu, chociaż tylko jeden, czyli senator Jan Maria Jackowski, złożył taką prośbę publicznie na przesłuchaniu mnie jako sprawozdawcy w tej uchwały Senatu przedwczoraj w Senacie. I on publicznie poprosił nas, czyli komisję, abyśmy taką prośbę specjalistą Citizen Lab z Toronto złożyli i to zrobimy. Co, ma podejrzenia, że szukają na niego haków? Na jakiej podstawie? Ja słyszałem osobiście od czterech polityków PiSu w ostatnich dniach, słyszałem wyrazy niepokoju, że te ataki Pegasusem dotyczyły również polityków partii rządzącej, w tym bardzo wysokich rangów. A, czyli jak rozumiem, politycy PiSu nie chcą zasiadać w senackiej komisji, ale tak pokątnie, a może mi pan załatwi sprawdzenie, tak? Czy Pegasus też dotyczy mnie? Wie pani co, moim zdaniem jest przynajmniej kilku senatorów PiSu, którzy by chcieli zasiadać w tej komisji, ale się podporządkowali dyscyplinie narzuconej przez Nowogrodzką. Bo myśmy sądowali to. Myśmy to sądowali. No nie zdecydował się, jak widać. No tak. Myśmy to sądowali. Zresztą to nie był jedyny senator, który przynajmniej teoretycznie wyrażał możliwe zainteresowanie. No ale decyzja polityczna szefostwa ich partii jest, jaka jest. Moim zdaniem to jest bardzo źle, bo sprawa jest niezwykle poważna. To znaczy, jeśli podsłuchuje się prokuratora i adwokata, który ma zagwarantowaną w konstytucji tajemnicę adwokacką. Jeśli podsłuchuje się szefa sztabu partii rządzącej, przepraszam, partii opozycyjnej oczywiście, podczas kampanii wyborczej, to przez całe miesiące senatora Brejzę zaatakowano Pegasusem 33 razy. A Pegasus może zarówno działać w czasie rzeczywistym, w tym momencie, kiedy jest włączany, sprawdza, co się dzieje, może manipulować telefonem bardzo daleko, na przykład wytwarzać fałszywe SMS-y. Może włączać kamerę, może włączać mikrofon. Ale również może sprawdzać, co się działo w przeszłości, tak? Czyli jeśli 33 razy, praktycznie dwa razy w tygodniu, włączano telefon senatora Brejzy, no to było systemowe, tak? W czasie kampanii wyborczej. No ale dobrze, to jeśli z tym mamy do czynienia, co moim zdaniem jest faktem, ale oczywiście będziemy jeszcze do końca to ustalać, no to pytanie, czy jeszcze mamy w Polsce demokrację? Czy Polacy mogą wybierać tak, jak chcą? Czy są manipulowani, bo wybory nie są uczciwe? Mamy kilku wielkiej klasy specjalistów na czele z byłym szefem PKW, panem sędzią Hermelińskim, którzy twierdzą, że nie. Dobrze, ale to jak udowodnić? Te wybory nie były uczciwe. Dobrze, to jak udowodnić to, że informacje pozyskane za pośrednictwem Pegasusa miały wpływ na właśnie nieuczciwie przeprowadzone, rzekomo nieuczciwie wybory? Jak to udowodnić? Wie pani co, będziemy próbowali sprawdzać, kiedy senator Brejza był atakowany, bo tutaj nawet nie można używać słowa podsłuchiwany. W aferze Watergate mieliśmy do czynienia z punktowym podsłuchem w siedzibie Partii Demokratycznej w Waszyngtonie. I z tego powodu musiał, oczywiście po wielu miesiącach i śledztwie także senackim w USA, zrezygnować ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, który de facto to rozkazał, czyli Richard Nixon. W Polsce szefa sztabu partii opozycyjnej, największej partii opozycyjnej, podczas wyborów de facto permanentnie inwigilowano. Czyli nie tylko podsłuchiwano, ale dużo mocniej. Takie głosy słychać, że no. I będziemy sprawdzali, jak to się miało do różnych działań, po pierwsze politycznych, zarówno opozycji, jak i rządzącego wtedy i również dzisiaj PiSu, ale po drugie, jak to się miało do różnych działań telewizji państwowej, dawniej publicznej, obecnie de facto partyjnej, tak? Do różnych działań TV PiS, Wiadomości, TVP Info, które publikowały zmanipulowane, jak dowodzi senator Brejza, jego wymiany na przykład SMS-ów.
albo w wymiany tekstów, myśli na innych komunikatorach. To wszystko też poprosimy senatora Brejzę o to, żeby pokazał, co, do czego on używał komórki, jakie informacje także kampanijne przekazywał wówczas za pomocą komórki. Złośliwi mówią, w ogóle nie powinno się przez telefon przekazywać ważnych informacji w czasie kampanii, ponieważ nie tylko Pegasus może posłużyć do tego, żeby podsłuchać rozmowę, ale rzeczywiście Pegasus ma dużo większe możliwości, nawet nie podczas trwających rozmów telefonicznych na te inwigilacje. Proszę powiedzieć, jak będzie wyglądało dobieranie osób, które będą zapraszane na posiedzenie, czyli najpierw będą tematy, pytania, dopiero do tego odpowiednie osoby? My mamy w tej chwili robocze konsultacje w gronie siedmiorga członków komisji, bo jak pani oczywiście wie, ale warto to naszym słuchaczom i widzom jasno powiedzieć, zostawiliśmy dwa miejsca w komisji dla chętnych z PiS-u. Jeśli oni będą chcieli jednak dołączyć, to te miejsca będą na każdym etapie pracy na nich czekały, tak. I w tej chwili się zastanawiamy nad kolejnymi świadkami, osobami zapraszanymi. Na pewno będzie to były prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski, też senator, który, za którego czasów inspektorzy NIK-u odkryli w powszechnej opinii nielegalny i zresztą potwierdził to wiceminister tego rządu, pan Patkowski, ten znany dosyć wiceminister z bardzo chłopięcą urodą, który stwierdził, że przekroczono w ustawę o wydawaniu środków publicznych, tak? Ale chociaż stwierdził, że nie można nikogo... Z jakich środków, czy z Funduszu Sprawiedliwości, czy nie Funduszu Sprawiedliwości, tak, został zakupiony ten system? On stwierdził, że nie można nikogo ukarać, czyli tak naprawdę wiceministra Sprawiedliwości Wosia albo jego szefa pana Ziobrę, ponieważ ten zakres niegospodarności był niewielki. No, 25 milionów, niewielki zakres. Szczerze mówiąc, było i 70 też, nic się nie stało. W takim kraju żyjemy, który teraz bardziej przypomina standardami mafii, a nie demokrację. Pani redaktor, będziemy próbowali właśnie z byłym szefem NIK-u, być może też z obecnym, zobaczymy, czy będziemy rozmawiali z prezesem Banasiem. Ja do niego wyślę zaproszenie, zobaczymy, jak na nie zareaguje. Ustalić rzeczywiście, kto odpowiada za ten zakup, dlaczego on był tak ukrywany, dlaczego nie zrobiono oficjalnego zakupu, przecież nie trzeba podawać, jaki to jest system w zakupach dla służb, tak? Można tylko powiedzieć system operacyjny, coś tam. Tymczasem, służący do wyszukiwania bandytów, prawda, i terrorystów. I być może tylko Sejmowa Komisja Spraw Służb Specjalnych by wtedy to wiedziała. Natomiast tutaj ukrywano zakup najbardziej inwazyjnego, najbardziej agresywnego systemu inwigilacji w historii polskich służb. Dla jednej ze służb. Otóż ja osobiście mam teorię, że zrobiono tak być może dlatego, żeby inne służby o tym nie wiedziały. Ponieważ teoretycznie... Bo służby nie mają do siebie wzajemnie zaufania? Nie, ponieważ ja uważam, że CBA jest prywatną, partyjną służbą specjalną na wzór SB PiS-u. A inne służby w innych służbach jednak jest wielu fachowców, przynajmniej wtedy była, jak wiadomo, zmieniono szefa CBA, zdaje się, że półtora roku temu. Otóż w innych służbach, po pierwsze, jest wielu fachowców, którzy tam pracują po 20-30 lat, od czasu początku wolnej Polski, od lat 90. Po drugie, ABW ma prawnie obowiązek certyfikowania wszelkich tego typu systemów komunikacji bądź inwigilacji używanych przez wszystkie służby w Polsce. Będziemy mieli pytanie, czy ABW
to certyfikowało, to pytanie jest kluczowe też dlatego, że istnieje bardzo dalekie prawdopodobieństwo, że te dane, które używano, które zbierano z nielegalnej inwigilacji polskich obywateli, trafiały ostatecznie albo w tym samym czasie do serwerów Izraelu, bo wiadomo... No więc właśnie, kto... software został sprzedany, ale przecież mózg tego całego jest systemu w firmie jest NSO w obcym państwie. Pod Tel Awiwem w Izraelu. No właśnie, w obcym państwie. Wczoraj rozmawiałam z profesorem Markowskim i mówi, że to zakrawa o zdradę państwa. Jeżeli ktoś pozwolił na to, żeby dane o politykach, jest, tak wrażliwe, trafiały do obcych państw. Jest artykuł 130 kodeksu karnego, czyli współpraca z obcym wywiadem. Nie przesądzam, ale uważam, że warto się być może na dalszym etapie prac komisji przyjrzeć temu, czy używanie tego typu systemu, który de facto potem może być, z którego dane mogą trafiać do zagranicę, a wiemy, że firma NSO w Izraelu jest powiązana z państwem izraelskim, czy nie wypełnia znamion naruszenia tego właśnie artykułu kodeksu karnego. Tak, jeszcze idąc dalej, możemy się zastanowić, czy skoro Pegasus tyle potrafi, tyle może, to czy na jakimś etapie pozyskiwania danych nie będą one manipulowane, czy nie ma sposobu na to, żeby w nie ingerować? Tam jest bardzo wiele pytań. Oczywiście, jeśli chodzi o ingerencję, to wiemy, że TVP Info zmanipulowało SMS-y senatora Brejzy, które prawdopodobnie miało z podsłuchu Pegasusem. I poprzez służby to trafiło do tej propagandowej machiny PiSu, którym jest dzisiaj TV PiS. Ale pytanie, czy sam Pegasus nie manipulował treściami, które trafiają jako informacja zwrotna, nie? Które na przykład wysyłał senator Brejza, tak? Znaczy, czy będziemy w stanie to sprawdzić? Zobaczymy. Natomiast będziemy się starali, to z całą pewnością. Zresztą, wie pani, myśmy się zastanawiali w Senacie, w kierownictwie Senatu, w kierownictwie w Koalicji Demokratycznej w Senacie, Koalicji 51 senatorów, czy rzeczywiście to uruchamiać. Były dwie rzeczy, które nas do tego skłoniły. Bo prawdą jest, że Senat nie ma uprawnień śledczych. No tak. Ma je tylko Sejm. Ale stwierdziliśmy po tych 3 tygodniach od czasu, kiedy wiadomo, że senator Brejza, ale też mecenas Giertych i prokurator Wrzosek byli atakowani Pegasusem. No i wiemy też, że Pegasus jest jednak, bo on się tak pojawiał i znikał trochę w wypowiedziach. To, że w Polsce jest, to było wiadomo od 2 lat. Nawet 3. Od czasu właśnie kontroli NIK-u. Tak. Natomiast to, kogo atakowano, wiadomo od w tej chwili już prawie miesiąca. I myśmy się zdecydowali na ten krok z 2 powodów. Po pierwsze, widzieliśmy, jaki jest opór PiSu przed zbadaniem tego przez służby państwa, które powinny to zrobić, czyli służby specjalne, prokuraturę. Ona odmówiła w wypadku prokurator Wrzosek śledztwa oraz opór przeciwko powołaniu komisji śledczej w Sejmie. Myśli pan, że ostatecznie jest tak, że ona na pewno nie powstanie? W ostatnich dniach moi koledzy z Sejmu zaczynają mówić, że pewne szanse na to są. Zobaczymy. No właśnie, a to nie boicie się, że spalicie trochę komisję śledczą? Nie? Uważam, że odwrotnie. Znaczy, im bardziej skrupulatnie i szybko my będziemy działać, tym są większe szanse na powołanie komisji śledczej w Sejmie. Ale myśli pan, że PiS się na to zgodzi? Można sobie wyobrazić, po pierwsze, że część, może nawet niewielka, posłów PiSu poprze taki wniosek, a po drugie, jak pani wie, wszystko zależy w tej chwili od tych małych grupek powstałych, zwłaszcza w ostatnich miesiącach w Sejmie. A może też od tego, co wypłynie, czy nie Pegasus... wykluczam, że na przykład taki pan Kukiz jednak poprze taki wniosek. Zastanawiam się, czy właśnie na zmianę zdania nie wpłynie to, czy uda wam się na przykład ustalić, czy ci posłowie PiSu, czy politycy PiSu, o których pan mówił,
rzeczywiście byli bądź nie byli inwigilowani Pegasusem. W ogóle zdradzi pan nazwiska? Znaczy ja tylko wiem, kto ze mną rozmawiał o swoich obawach, natomiast no ja nie będę o tym mówił, no to są rozmowy takie w zaufaniu. Rozumiem, wy nie będziecie składać tych wniosków do Citizen Lab podczas posiedzenia komisji, tak? Żeby tam z tego, co ja wiem, no ja mówię, ja tego nie robiłem, bo mam Androida, tak? Ja, gdybym miał iPhone'a, z całą pewnością bym również jako człowiek zaangażowany w wybory 2019 roku, wtedy zostałem pierwszy raz wybrany do parlamentu, bym to zrobił, ale mam Androida, więc tego nie zrobię. Natomiast z tego, co wiem, przepraszam, to każdy osobiście musi się zgłosić do tych ekspertów, tych naukowców. A to kosztuje? To się za pieniądze robi? Z tego, co wiem, to nie. Aha. Natomiast, nie robiłem tego, tak? Dobrze. A czy na posiedzenie komisji senackiej zostanie zaproszony Jarosław Kaczyński? Bardzo poważnie to rozważamy, zobaczymy w którym momencie, ale on jest jedną z osób, które publicznie potwierdziły istnienie w Polsce systemu Pegasus. Więc uważam to za bardzo zasadne, żeby go również zaprosić. Mhm. Ciekawe, czy przyjdzie. Tutaj jest bardzo ciekawa rzecz rzeczywiście, bo senatorowie PiS-u już podczas naszej debaty właściwie sugerowali, że wyżsi urzędnicy państwowi nie będą przychodzić na posiedzenia komisji. A muszą? Zgodnie z prawem powinni, ponieważ regulamin Senatu, który ma rangę ustawy, mówi w punkcie 60, że wszyscy urzędnicy państwowi, centralni, samorządowi, wszyscy są zobowiązani do współpracy z komisjami Senatu, tak jak Sejmu, w tym stawianie się na wezwania, okazywanie dokumentów, pokazywanie analiz, szeroko pojętą współpracę, tak jak sobie komisja tego zażyczy. Otóż robi się tak i jest to praktykowane również w wypadku Komisji Nadzwyczajnej. W Senacie od półtora roku jest Komisja Nadzwyczajna do spraw klimatu, której jestem członkiem, i na którą co najmniej przedstawiciele co najmniej czterech ministerstw i wielu agent państwowych, takich jak Lasy Państwowe na przykład, przychodzili przez te półtora roku. Nikt nie odmawiał, więc ten obowiązek nie ma w Senacie rozróżnień między komisjami, między pracą komisji zwykłych i komisji nadzwyczajnych, i również państwo polskie do tej pory, także państwo PiS, zarządów PiS, nie rozróżniało tych komisji. Więc jeśli jedyną komisją w całym polskim parlamencie w jego historii od 1989 roku będzie komisja specjalna do spraw Pegasusa, to znaczy, że w tej sprawie państwo PiS ma coś do ukrycia. No dobrze, ale można coś zrobić takim politykom czy ministrom, którzy nie przyjdą i będą odmawiać cały czas przesłuchania? Senat, ponieważ nie ma uprawnień śledczych, nie może nałożyć kar, tak jak Sejm czy Komisja Sejmowa Śledcza może. Dobrze, ale dajmy na to, że jednak Jarosław Kaczyński się przełamie i przyjdzie na posiedzenie takiej komisji. Od czego zacząłby pan przesłuchanie? Jakie według pana są najważniejsze pytania, raz z względów politycznych, a drugie ze względu na bezpieczeństwo obywateli, czy z naszej perspektywy? Uważam, że te pytania trzy są w takiej kolejności najważniejsze. Po pierwsze, dlaczego wobec polskich obywateli wewnętrznie używano systemu, który został stworzony do walki wywiadów i walki z terrorystami? Bo nie ma jakichkolwiek wątpliwości, że system Pegasus został najpierw stworzony przez Izrael, który, jak wiadomo, w bardzo niebezpiecznym środowisku dla siebie leży, do walki z terrorystami, i został innym wywiadom ponad 100 państw odsprzedany po to, żeby to robili. Otóż w zeszłym roku cofnięto w zdecydowanej większości tych państw licencję, dlatego że łamali zasady tego programu, właśnie używając go do przyczyn wewnętrznych. Czyli coś, co miało
w założeniu służyć w walce z terrorystami, używa służba, która ma badać korupcję wewnętrznie. I to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Dlaczego to robiono wobec szefa sztabu partii opozycyjnej podczas kampanii wyborczej? I jaki to miało wpływ na wybory? No i wreszcie trzeci, chronologicznie pierwsze pytanie, ale chyba jednak najmniej ważne. Dlaczego tak w pokątny sposób ten system kupiono wydano 25 milionów z Funduszu Sprawiedliwości, który miał służyć ofiarom przestępstw. Czyli ograbiono de facto ludzi, którym państwo polskie miało pomagać, ludzi, którym zabito krewnych, albo ludzi, których okaleczono w wyniku przestępstw. W lutym ma przyjechać do Polski misja z Parlamentu Europejskiego i przyjrzeć się sprawie Pegasusa. Europoseł Halicki napisał, że potem będzie debata, a potem rezolucja. Z kolei Róża Thun chce wezwać, żeby w ogóle w Parlamencie Europejskim powstała jeszcze szersza komisja badająca w ogóle Pegasusa, nie tylko w Polsce, ale na większą skalę. Jak ważne jest to wsparcie i czy myśli pan, że rząd nasz sobie coś z tego zrobi? Poruszyła pani dwóch kwestii, obie są absolutnie kluczowe. Po pierwsze, to jest problem międzynarodowy, bo były również inne kraje, aczkolwiek w Europie tylko Węgry, które używały przeciw własnym obywatelom tej broni cybernetycznej, którą jest Pegasus. Więc tutaj działania Parlamentu Europejskiego, z którymi zresztą jesteśmy w kontakcie, ale też Rady Europy, co jest ważne, Rada Europy również się tym zajmuje, są absolutnie uzasadnione i mam nadzieję, że wspólnymi wysiłkami uda się jak najwięcej prawdy ujawnić. Ale po drugie, to jest jeden z ciągu aktów politycznych, prawnych PiSu, który odcina nas od Europy. Tak? Bo my znowu jesteśmy tym chorym człowiekiem Europy, którym się inne kraje Europy, a tak naprawdę wspólne instytucje, którymi są Parlament Europejski, Rada Europy, muszą zajmować, no bo jesteśmy w jednym organizmie w Unii Europejskiej. Czekamy zatem, panie senatorze, na wyniki prac Komisji Senackiej. Przypomnę, poniedziałek, godzina 14. A następne posiedzenia transmisja we wtorek i prawdopodobnie w środę. I jak pan myśli, ile to potrwa wszystko? Na pewno tygodnie, być może miesiące. Czekamy w takim razie, wszak o bezpieczeństwo nas wszystkich tutaj chodzi. Senator Marcin Bosacki, który będzie przewodził pracom tej komisji. To był gość Onet Rano, pierwszy dziękuję gość. Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję bardzo państwu.